Pan Marek przewoźnik w Polska mówi dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, mniej więcej 3 osoby na tysiąc w Polsce mają pozwolenie na broń palną. 69% według badań jest przeciwnych posiadaniu pozwolenia broni palnej. A pan? Ja również jestem przeciwny takiemu ogólnemu dostępowi do broni. Ogólnemu, czyli? Czyli każdy może tą broń posiadać. Nie. Tak samo jak nie każdy posiada prawo jazdy, tak samo nie każdy powinien posiadać dostęp do broni. Tutaj zwrócił na to bardzo uwagę po pierwsze szkolenia, po drugie dostęp do broni. I w takiej, w takiej kolejności, a nie inaczej. Wspomniał Pan 3%. Tak, ale obecnie. Jeśli spojrzymy na. Trzy osoby na tysiąc, tak. Jeśli popatrzymy na kluby strzeleckie, popatrzymy na różnego rodzaju związki strzeleckie, to tych ludzi jest bardzo dużo, które mają dostęp do broni. Nie stricte już do ochrony osobistej, ale jeśli chodzi o broń sportową, to tych osób jest bardzo, bardzo dużo w tym kraju i robi się coraz więcej. Więc ci, co są zainteresowani, dostęp do tej broni mają. No właśnie, bo mamy możliwość yy, pozwolenia na, na, na broń yy, kolekcjonerską, broń sportową, yy, o wiele trudniej, ale też broń do yy, ochrony osobistej. Yy, natomiast yy, czy według Pana system szkolenia jest odpowiedni w Polsce? To znaczy, jeśli już mam tą broń. Yy, czy tak naprawdę jestem zobligowany do tego, żeby podtrzymywać cały czas wszelkie umiejętności, nie wiem, dla własnego i innych bezpieczeństwa? No właśnie, właśnie to kuleje moim zdaniem, bo ja byłbym za tym, żeby jednak było obligatoryjne przechodzenie tego typu szkoleń. Bo inaczej jest, jeżeli ktoś przeszedł pewne szkolenie z bronią i on już umie się z nią posługiwać, nie ma z tym problemu. Natomiast problemem jest to, że czasami pozwolenie dostają osoby, które no praktycznie nie, nie szkolą się w tym zakresie. a bardzo dobrze wiemy, jeżeli ktoś nie szkoli się w korzystaniu z broni, to on nie umie, nie umie się nią posługiwać. Dobrze, jeśli jestem zawodnikiem, powiedzmy sportowym, i jestem zobligowany poprzez prawo do wzięcia udziału w bodajże sześciu zawodach z tych jednostek, które posiadam. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego większość zawodników wykorzystuje tylko to, co, to, to, to do czego są zobligowani. A na przykład częściej nie strzelają. Czy to nie jest jednak powód taki, że ymm, strzelnice traktują ymm, bardzo, podchodzą biznesowo i, i, i korzystanie ze strzelnic jest dosyć drogie? Korzystanie ze strzelnic, w ogóle strzelestwo jest bardzo drogie. Począwszy od, od broni, poprzez samolidację, to wszystko, to wszystko kosztuje. Kosz jest bardzo duży. Natomiast o wspomnianych zawodnikach. Wiadomo, że jeżeli ktoś ymm, strzela ma te swoje zajęcia, ma te swoje treningi, to on też inaczej podchodzi już po treningu, po pracy, inaczej podchodzi do strzelania. Inaczej podchodzi osoba, która dostaje pozwolenie i może sobie dodatkowo trenować, to ona... Jest jest bardziej zaangażowana. Tu o zawodniku mów, mówimy tak jako o pracowniku. On, on trenuje, on pracuje y, cały czas tą bronią. On umie się nią posługiwać, on ma wykonać określone elementy na, na treningu i on to robi, więc y, trudno sobie wyobrazić, że y, kierowca w wolnym czasie, który jeździ, jeździ tirem, jeszcze wsiada i mówi: To jeszcze sobie pojeżdżę po pracy trochę, bo mi jest fajnie. No, w, na początku być może tak, natomiast później no, to już zaczyna być jakąś tam rutyną. Ale mówię, jak najbardziej jak najbardziej szkolnogodnie. Powinno być obligiem. W przypadku uzyskiwania pozwolenia na broń, to, to powinno być bardzo, bardzo istotnym elementem. Ostatnio słyszałem, jeden z polityków mm, proponuje, a znaczy, próbuje przekonać, że Polacy mają we krwi e, posiadanie broni <tuszy> i że powinniśmy mieć taki wolny, spokojny dostęp do tej broni. We krwi to raczej mamy czerwone krwinki, białe i tam jeszcze inne rzeczy. Natomiast y, mamy też inne rzeczy we krwi y, wielokrotnie i ta broń nie zawsze by nam służyła. Y, to są bardzo fajne, szumne hasła. No, spotykam się też z różnymi wypowiedziami właśnie y, tych, którzy są za powszechnym dostępem do broni, którzy mówią, że właściwie no, na całym świecie ludzie mają dostęp y, i nie ma z tym problemu. Tylko My mieszkamy w Polsce, mamy też określoną swoją mentalność i z pewnością większość osób, które by dostały broń, położyłaby ją gdzieś tam w szafie pod ubraniem i tam by sobie leżała, nigdy by do niej nie, nie zajrzała. Natomiast ci, co byliby zainteresowani... Zaczęliby z, nią, no właśnie, zaczęliby z nią krążyć. Dość często jak rozmawiam z ludźmi, ze znajomymi, którzy są w posiadaniu broni, jak zadam pytanie, kiedy ostatni raz byli na strzelnicy, to niektórzy mówią, że nawet 8 lat temu. No właśnie, bo te osoby mają do tego dostęp, one już przeszły całą procedurę, też mają inne już podejście do, do tego tematu. Natomiast jeżeli, jeżeli zaczniemy rozdawać tą broń, nie każdy y, powołany ją dostanie do ręki. Poza tym pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Musielibyśmy mieć system, który będzie weryfikował, czy ta broń jest na pewno w domu, czy nie pojechała z danym y, właścicielem na wakacje y, albo się zagubiła gdzieś i, i no, wiadomo, cały system weryfikacji, sprawdzenia to by wszystko znowu spadło na policję. Y, jest, jest co robić w tym kraju, a nie tylko sprawdzać, czy, czy ten posiada broń, czy tamten nie posiada. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.